Proszę Państwa, ja jeszcze raz powtarzam. Jeżeli komisja jest gotowa przyjąć moje przyrzeczenie bez tego, że mówię wszystko, to je złożę, ale jeżeli z tym, to go nie złożę, bo nie mogę, bo jest to oczywiste złamanie prawa i tylko no, brak elementarnych kompetencji powoduje tego. Ja jestem gotów tutaj złożyć zeznania. Bardzo dziękujemy w takim razie, panie prezesie. Bardzo proszę, zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi w tej chwili odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę o powstanie. Ale jeszcze raz pani powtarzam, że ja złożę przyrzeczenie, ale z pominięciem tego fragmentu. Świadomy, nie proszę, przysięgam. Rozumiem, że... No, nie przyrzekam tego, że powiem wszystko, co wiem, bądź po prostu bez pozwolenia ze strony premiera nie mogę tego zrobić. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Tego nie mogę powiedzieć z tego względu, o którym już tutaj mówię. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę o zabranie miejsc. Pani przewodnicząca, proszę, mam wniosek formalny. Czy możemy uzyskać opinię prawną kogoś pracującego dla komisji? Czy możemy procedować przy tak niepełnie złożonej przysiędze? Moim zdaniem nie. I sytuacja, w której pan prezes poseł Kaczyński w części swobodna wypowiedź chciałby powiedzieć o tych mało istotnych, biorąc pod uwagę całość, elementach swojej wiedzy, jest też czymś, co powinien mieć możliwość zrobić. Jesteśmy w sytuacji, w której kontynuowanie tego spotkania będzie bardzo mocno wątpliwe od strony prawnej i narazi Wysoką Komisję na śmieszność. To, co powiedział pan poseł Zębaczyński, że on chce zadawać pytania o wiedzę gazetową, publiczną, jest zasadne, bo po przeczytaniu wszystkich dokumentów, które dostaliśmy komisja, nie było żadnego dokumentu, w którym byłoby nazwisko Kaczyński, który wytworzył, podpisałby Kaczyński, który byłby kierowany na Kaczyńskiego, albo w którym Kaczyński byłby wskazany jako osoba, która ma go przeczytać. W tej sytuacji my nie mamy podstawowych dokumentów i ta kolejność doboru świadków, gdy zaczynamy od wieloryba z powodów politycznych, politycznego wieloryba, bo są wybory i jest takie zapotrzebowanie, jest moim zdaniem słabe, ale jeżeli przy okazji chce ktoś łamać prawo, to jest tym bardziej słabe i nie można tego kontynuować. Szanowna Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Szanowna pan pani przewodnicząca, Wysoka Komisja, proszę świadka. Świadek ewidentnie uchylił się od złożenia roty ślubowania. Po pierwsze, może to wynikać również z założenia, że nie chce przekazać prawdy, skoro skłamał na wstępie i oto Janusz Kowalski przegrał ze mną proces wyborczy i pan też przegra proces. To na marginesie. Nie jest to nieprawda, dlatego mam wątpliwości, że świadek będzie mówił prawdę. Żądam w całości ślubowania od strony świadka, ewentualnie opinii naleśnik... ze strony doradcy. Tak, oto przegrał Janusz Kowalski. Ale on serem czy z szynką był? Również kłamał w tym punkcie. Bardzo proszę o opinię doradców w tym zakresie, ponieważ ślubowanie nie zostało złożone. Świadek się uchyla od ślubowania. W związku z tym jest tutaj delikt i proszę o opinię doradców. Bardzo dziękuję. Oczywiście do protokołu zostanie wpisane, że świadek nie powtórzył przyrzeczenia dotyczącego jego ślubowania. Te naleśniki na pani pisze, bo strasznie boli tutaj posła Zębaczyńskiego. Pani przewodnicząca. No, bardzo proszę, ale panowie, naprawdę nie róbcie szopki. Dwie rzeczy. Po pierwsze, my nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają, pan nie. Ma pan jest znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek na karcie, może nie zauważył. Proszę nie przerywać. Proszę. Bardzo proszę. To jest pierwsza sprawa. No wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to naprawdę. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Nie, to tylko absolwent. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, padł wniosek formalny. Padł wniosek formalny. Jako przewodnicząca komisji jestem zobligowana poddać go pod głosowanie. Pan poseł Ślis złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejścia do kolejnego punktu. Bardzo proszę, kto jest za zakończeniem tej dyskusji i przejścia do kolejnego punktu. Bardzo proszę, kto jest za?
Pan jest strasznie wrażliwy z tą naleśnikarnią. To jest przeciw. Janusz Kowalski przegrał, o to precyzuję. Wstrzymał. Jesteśmy w trakcie głosowania, panowie. Bardzo proszę. O naleśniki? Tak. Pan nie grozi. Zamykam głosowanie. Byłby pan w stanie zgodzić się na poddanie pana badaniu na wariografię w trakcie ewentualnie toczących się postępowań? Czy zgodzi się pan na przesłuchanie z udziałem wariografii? Pani przewodnicząca, jaki to ma związek z zakresem naszej... Pani się słyszy. Do tego, żebym miał się na tego rodzaju sprawy zgodzić, bo ja nie jestem człowiekiem, który jest podejrzany o cokolwiek, więc jeżeli pani chce tu sformułować to, że jestem podejrzany, to moja sytuacja prawna natychmiast się zmienia i w związku z tym wtedy może mi pani zadawać tego rodzaju pytania. To jest pytanie o charakterze prowokacyjnym i lepiej, żeby pani je wycofała. Rozumiem, że nie odpowie pan na to pytanie. Czy nie poddałby się pan? Ja odpowiadam pani jasno, że jestem świadkiem i w tej sprawie... Ale ja nie mówię o dzisiejszym przesłuchaniu. Spokojnie, panie prezesie. Ja mówię na ewentualną konieczność w przyszłości, czy pan by się zgodził. A to jak będzie ewentualna konieczność, to będziemy o tym rozmawiać. Nielegalne nagrywanie prezesa największej spółki w Polsce i regionie w jego gabinecie jest patologią samą w sobie, ale przekazywanie tych nagrań dziennikarzom to już skrajna patologia i zaprzeczenie wszelkich zasad funkcjonowania kraju, służb, instytucji. Doświadczenie z dzisiaj pana prezesa byłego polskiego koncernu naftowego Orlen, pana Daniela Obajtka. W dniu wczorajszym zostały opublikowane wielce nagrania. Wielce szanowny panie pośle, panie przewodniczący, zostały... przepraszam, ale to wykracza... Panie pośle Gosek, przywołuję pana do porządku i proszę nie przerywać, jeżeli ktoś inny zadaje pytanie. Ostatni raz to dzisiaj powiedziałam, naprawdę. Bardzo dziękuję i proszę o uszanowanie tego, że zadaje pytania pan Bibler. Proszę uprzejmie. Panie pośle Gosek, to jest komisja do spraw nielegalnej, niecelowej i nieprawidłowo prowadzonej inwigilacji, w szczególności z wykorzystaniem systemu Pegasus, więc również wszystkimi innymi metodami. I to jest a propos wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że po zakończeniu czynności inwigilacji, nawet gdy były prowadzone, powinny być zniszczone materiały, a nie śmigać po mediach, nie śmigać po dziennikarzach. A od dnia wczorajszego cała Polska słucha nagrań między prezesem Orlenu a dziennikarzem, które odbyły się w jednym z najbardziej strzeżonych, pilnowanych biur w Polsce, bo nie ma firmy w Polsce, w której nakłady na bezpieczeństwo byłyby tak duże jak w PKN Orlen. Ja wykluczam, że to były prywatną metodą nagrywane przez osobę prywatną, szpiegów czy przez wywiad gospodarczy, konkurencję nagrania. To były nagrania zrobione z podsłuchu u pana prezesa Obajtka w biurze. Pytanie, to jest moim zdaniem dowód na to, że były nieprawidłowości, panie prezesie, bo nie zniszczono materiałów, a panu prezesowi nikt nie postawił zarzutów, a nagrania z tego, co wynika z informacji medialnych, są z 18 roku. Ostatnie pytanie. Panie pośle, ja oczywiście wiem o tej sprawie, ale tak samo pewnie jak i pan od dzisiejszego, no to chyba dzisiaj było, ale w każdym razie od bardzo niedawna. I nic bliższego na ten temat nie jestem w stanie panu powiedzieć. Ktoś mi to powiedział, ja to weryfikował. Kiedy panu to powiedział? W ciągu tych dwóch godzin? Nie w ciągu tych dwóch godzin, tylko dawniej, tylko człowiek nie wszystkiego, nie wszystko pamięta. A kto panu to powiedział? Którego by tu wkopać? Ale nie. Pani przewodnicząca, niech pani zwraca uwagę, to jest naprawdę bardzo niegrzeczne. Ja temu panu już więcej na pytania nie będę odpowiadał. Ale pan nie może tak powiedzieć, więcej panu nie odpowiem. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. Proszę powiedzieć, kto panu odpowiedział. Ale ja myślę, że czas naprawdę już minął. Widzę, że pan poseł trochę się nudzi. Pan wyczerpał swój czas, to jest pierwsza sprawa, a po drugie sprawa. Ale pan nie jest od tego, żeby reglamentować mój czas w tej komisji. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. Nie odpowiem panu na to pytanie. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. No to może sobie pan prosić. Nie, proszę powiedzieć. Nie. Panie pośle, to takie żarty to pan sobie może na klubie PiSu albo na Nowogrodzkiej stosować. Pan zeznaje pod przysięgą przed komisją, na komisji śledczej. I to jest konkretne pytanie. Jest w kółko powtarzanie tego samego przez posła. Bardzo proszę, panowie, bardzo proszę. Zarówno upominam świadka, jak i pana przewodniczącego. Proszę nie obrażać się na wzajem, ponieważ do niczego nie dojdziemy. Proszę świadka o odpowiedź na zadane pytanie, a pana Trelę o zadanie pytania. Bardzo proszę. Pani jest kobietą, więc ja już zaniecham odpowiedzi.
Więc jeszcze raz powtarzam, była taka informacja, a właściwie opinia czyjaś, że, tylko ja w tej chwili naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć, kto to był, że jednak jakieś takie spotkanie z panem Stróżnym było. Pytałem o to kilka osób. Te osoby stwierdziły, że one sobie też tego nie przypominają. I tyle mogę w tej chwili panu powiedzieć. Czyli jedna sobie przypomniała, a inne sobie nie przypominają. A inne sobie ale nie to, przypominają. To, to, panie pośle, i w tej chwili to... ja osobiście sobie takiego spotkania nie przypominam. Ale to, no ale... Ale co pan przypomniał? Poseł Kaczyński teraz mówi o sytuacji, że 2 godziny temu nie pamiętał i deklaratywnie powiedział, że nie było dyskusji. Po 2 godzinach pan stwierdza, że pan sobie przypomniał, bo jakieś osoby panu o tym przypomniały. Jedna. O osobach, jedna. O, jedna osoba, ale nie pamięta pan, jaka to była osoba. To był członek Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa? Pana jakiś bliski współpracownik? Powtarzam, że w tej chwili sobie tego nie przypominam. A tylko prawdę, proszę. Jakbyśmy kupili od kogoś innego, to nie moglibyśmy mieć takich podejrzeń? Czy pan jest antysemitą? Jak ja wiesz, pan jest nie, antysemitą? Nie, tutaj no, świadkowi przykro, się role pomyliły. Może mówić, za... ale pan jest antysemitą. Nie, no świadkowi się role pomyliły, to nie, ja zadaję pytanie, to, a świadek a odpowiada. A więc ja odpowiadam, że no. Pan jest antysemitą. Nazywa mnie pan antysemitą. Tak, ale to uważam, że to pytanie ma... Przed chwilą pan mówił jako świadek, jest to w protokole, może już nie pamięta ze względu na różne czynniki zewnętrzne, że to rząd izraelski był antypolski. To w końcu jak jest? No dobra. Ale nie, ale rząd ten Lapida rzeczywiście był antypolski, ale to nie zmienia faktu, że akurat różne rzeczy... o których nie będę mówił, się z nimi załatwiam. To rozumiem, że pan jest antyamerykanistą, skoro Amerykanie nie kupili Pegasusa, bo obawiali się między innymi o kody źródłowe? Ja nie jestem antyamerykanistą, wręcz przeciwnie, jestem... amerykanofilem? Sobie, nie jestem amerykanofilem. Rusofilem? Rusofilów to raczej może gdzie indziej by pan szukał, natomiast... Rosjanie zabili mi brata, bliźniaka. To trzeba mieć brata, bliźniaka, żeby wiedzieć, co to znaczy. Zbigniew Ziobro, był minister sprawiedliwości, pański podwładny. Był pytany o system totalnej wigilacji i to oczywiście odwoływał się do absolutnej błazenady. Twierdził, że w ogóle nie rozumie tej burzy w szklance wody, o co chodzi, czy to jest taki koń ze skrzydłami. Kto podjął decyzję o zmianie tej narracji? Czy to była pana decyzja? W oczywisty sposób odpowiadał na sugestie, że w Polsce jest jakaś generalna, ogromna inwigilacja społeczeństwa, no te wszystkie bzdury, no to jest jasne i mógł przy tym zażartować o koniu ze skrzydłami, bo rzeczywiście Pegasus tak jest jako... Dobrze, pozostając jeszcze przy... pojęcie występujące w mitologii. Rozumiem. Postać występująca w mitologii rysowany. No więc... To chodzi o starą dalej pan bagatelizuje, dalej pan bagatelizuje tą kwestię, widzę, robi sobie heheszki. Niech pan pomyśli, co czują ofiary. Czy panu kiedyś przez głowę przeszło, jak czuje się rodzina Brejzy, jak czują się inne ofiary waszej totalnej broni? Panu to nie przeszło przez głowę, bo pan tu przychodzi nie. Jak Bóg, pani, jak jaśnie panujący. Pytania, to są sobie... Proszę panowie... Pytań, nie, ja muszę dalej zadawać pytania, bo nie zadaję pozwolę. Na ten rechot. Rozumiem, panowie, rozumiem, że mamy już późną godzinę, jesteście panowie zmęczeni, ale bardzo proszę o pozostanie w kulturze debaty i proszę uprzejmie o kontynuowanie zadawania pytań. Uwagi na szacunek dla ofiar, proszę, by pan się powstrzymał po prostu od rechotu. O nic więcej pana nie proszę i niczego więcej się nie spodziewam. I teraz zadam kolejne pytanie. Ale przepraszam bardzo, ale na jakiej podstawie pan tutaj mówi o jakimś, czy właściwie członek mówi o jakimś rechocie? Na podstawie pana roześmianej twarzy, którą pan teraz prezentuje, no co to ma być? Pani przewodnicząca, tak się pan świetnie będzie bawi. Wyglądała... Proszę, ale ja ponownie, bardzo proszę. To ja poradzę, że no, członek komisji jest komiczny.